tak to jest, że radio o godzinie 7:07 zaczyna grać piosenkę Beatlesów i wypływa nasza żółta łódź podwodna w Warszawie i w Krakowie. Już niedługo też w innych miastach. Dzisiaj jest 23 października, rok 2019, środa. Wczoraj Robert Lewandowski strzelił dwie bramki i rzeczywiście króluje na boiskach europejskich. Z kolei Władimir Putin i prezydent Erdogan rozmawiali w Soczi. Tam też wygląda na to, że strzelili jakąś bramkę w tym geopolitycznym meczu. O tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym poranku z Pawłem Solochem, szefem BBN-u. Brytyjski parlament, nie wiadomo, czy nie strzelił przypadkiem gola samobójczego, ale ta opera pod tytułem Brexit trwa i wygląda na to, że będzie miała następne rozdziały. Dzisiaj w Warszawie temperatura osiągnie 17 stopni Celsjusza. Według jednej prognozy pogody, według innej będzie ponad 20 stopni Celsjusza. W Krakowie 19 stopni Celsjusza i tak będzie trwało aż do niedzieli, a potem zaczniemy jechać w dół we wtorek, w przyszły wtorek, w nocy już będzie temperatura 0 stopni, także musimy się przygotować już na tą chłodniejszą jesień. Za 3 minuty, proszę Państwa, wschód słońca, w Warszawie rano piękna, gęsta mgła. Zamglona jest też Bruksela i Strasburg. Przy telefonie dr Zbigniew Kuźmiuk, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ta mgła nad Strasburgiem to rolnicy europejscy, holenderscy, niemieccy, którzy postanowili zaprotestować. O co chodzi? To nie jest protest w Strasburgu, tylko to jest protest, to są protesty w Holandii, Belgii, ostatnio także w Niemczech, no ale szczególnie intensywne w Holandii. Na ulicę, na trasę do stolicy, do Hagi wyjechało około 4000 ciągników i była próba nawet zablokowania autostrady. Użyto wojska, aby protestujący nie wdarli się do parlamentu. Chodzi o to, że władze krajowe, a więc rządy narodowe opracowały dokumenty, z których wynika, że rolnicy na przykład holenderscy powinni ograniczyć produkcję zwierząt o połowę dla intensywnego rolnictwa holenderskiego. To rzeczywiście byłaby śmierć, stąd takie gwałtowne protesty. No to jest, panie redaktorze, tutaj po pokłosie tej polityki klimatycznej uważa się, że rolnictwo przyczynia się do pogorszenia sytuacji klimatycznej poszczególnych krajów w konsekwencji Europy. No i to jest próba na razie na poziomie krajowym właśnie ograniczania produkcji, na co rzeczywiście rolnicy reagują bardzo nerwowo. Ale czy to jest problem, z którym będzie musiał się zmierzyć Janusz Wojciechowski, jak już zostanie komisarzem europejskim do spraw rolnictwa? To znaczy, tak jak powiedziałem, to są decyzje na razie władz krajowych, no ale nie ulega wątpliwości, że europejskie rolnictwo ma być przegnięte do tej machiny związanej z klimatem. Są tu próby narzucania limitów także emisji CO2, metanu, więc to wszystko zapewne znajdzie się także i na poziomie unijnym. Tylko, że jeżeli chodzi o rolnictwo europejskie, to ono pod tym względem jest bardzo zróżnicowane. Rzeczywiście to rolnictwo na zachodzie, w tym w szczególności w takich małych krajach jak Holandia, Belgia czy Dania, ono jest niesamowicie intensywne. To nie są, jak pan doskonale wie, kraje duże. W związku z tym rzeczywiście preferują tę produkcję intensywną o charakterze przemysłowym. A ta produkcja, no nie oszukujmy się, rzeczywiście ma negatywny wpływ na środowisko. Szczęśliwie na przykład polskie rolnictwo, ono jest zróżnicowane. Rzeczywiście jest i takie o charakterze przemysłowym, ale bardzo duża część tego rolnictwa to się rolnictwo składające się z mniejszych i średnich gospodarstw i te, mówiąc wprost, idealnie nadają się do tego, żeby pilnować bioróżnorodności, żeby rzeczywiście ograniczać emisję CO2. Więc tu jesteśmy jako kraj w tej szczęśliwej sytuacji, ale ma pan rację, to trafi na poziom europejski i to będzie problem naszego komisarza.
Czy jak popatrzymy z perspektywy polskiej na to, co się dzieje w Holandii, powinniśmy trzymać kciuki za rząd holenderski, żeby skutecznie wprowadził to prawo, czy też za rolników, którzy blokują autostrady? Z jednej strony zależy nam na bezpieczeństwie żywnościowym, no i nie oszukujmy się, te duże gospodarstwa o charakterze przemysłowym dostarczają zasadniczej części żywności, tej żywności tańszej. Natomiast gospodarstwa mniejsze, takie jak polskie, produkują zdecydowanie lepszą jakościową, bezpieczną żywność. W związku z tym perspektywy przed polskim rolnictwem są rzeczywiście dobre. Natomiast no myślę, że jednak ta intensywna produkcja, która rzeczywiście grozi środowisku, ona powinna być trochę ograniczona, choć te propozycje, które padły publicznie w odniesieniu do rolników holenderskich, są szokujące, no bo jeżeli ktoś rzeczywiście, a najczęściej te wielkie przemysłowe gospodarstwa, one pracują w oparciu o kredyt, więc są ciągle zadłużone. Jeżeli ktoś, w tym przypadku holenderski rząd, proponuje ograniczenie produkcji o połowę dla takiego gospodarstwa, to tak naprawdę proponuje jego bankructwo i stąd te emocje i stąd ten protest tak gwałtowny i tak powszechny. Czy rząd holenderski wycofał się z tych zapowiedzi pod wpływem protestów? Czy... Na razie to były takie dokumenty, które zostały ujawnione przez samych rolników. Minister rolnictwa Holandii tego rolnikom oficjalnie nie zaproponował, ale już właśnie ta reakcja rolników, jak sądzę, spowoduje daleko idącą wstrzemięźliwość władz holenderskich. No, swoją drogą za politykę klimatyczną będzie odpowiadał jako wiceprzewodniczący komisji, jeżeli ona w końcu powstanie, będzie odpowiadał pan Frans Timmermans, więc to on będzie się musiał udać do holenderskich rolników także i próbować im wytłumaczyć, dlaczego mają ograniczać swoją produkcję. A za chwilę już pan powiedział, że również protestują rolnicy w Niemczech. Za chwilę pewno dołączą się inni rolnicy francuscy, bo budżet na rolnictwo ma być ograniczony. Tak przynajmniej są, takie są przynajmniej zapowiedzi płynące ze strony Komisji Europejskiej. Na szczęście ta propozycja, bo rzeczywiście pojawiła się na stole ostatnio propozycja prezydencji fińskiej. Tak się składa, że do końca roku to Chinowie zarządzają Unią Europejską i taką propozycję przedłożyli, ale na ostatnim szczycie, i komunikował to nasz premier Mateusz Morawiecki, ta propozycja została odrzucona. Ale pan redaktor ma rację, rzeczywiście to, co leży na stole, to znaczy ten projekt komisji z maja poprzedniego roku, to jest projekt, w którym nakłady na rolnictwo są mniejsze niż w obecnej perspektywie finansowej. Bo wszystko przed nami, tak naprawdę te negocjacje budżetowe dopiero się zaczynają i jak sądzę, one się skończą w ostatniej chwili, to znaczy gdzieś późną jesienią 2020 roku. Wtedy będzie prezydencja niemiecka. No i powiedzmy sobie wprost, jeżeli Niemcy mają decydować o wielu europejskich sprawach, to powinni głębiej sięgnąć do swojej kasy. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. A kieszeń niemiecka jest jeszcze pełna euro. Tak przynajmniej się wydaje i tak przynajmniej to wygląda, choć gospodarka niemiecka przeżywa jakieś turbulencje, jakiś kryzys. No ale budżet niemiecki od jakiegoś czasu jest budżetem nadwyżkowym, więc mówiąc wprost, Niemcy mają z czego zapłacić tę składkę. Ale no zobaczymy jak będzie. Myślę, że prezydencja niemiecka jednak doprowadzi do porozumienia i płatnicy netto trochę wysupłają środków, żeby wypełnić tą dziurę po Wielkiej Brytanii. Choć jak pan redaktor przed chwileczką zauważył, ten serial w postaci wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ciągle trwa i nie bardzo wiadomo, jak się potoczy. O tym będziemy rozmawiać z panem Ryszardem Czarneckim. To jeszcze się zdarzy w dzisiejszym poranku. A co w Parlamencie Europejskim się dzieje? Czy po tej dyskusji na temat tego, co dzieje się w Polsce, jeszcze coś ciekawego się zdarzyło? No wczoraj oficjalne władze unijne żegnały się z Parlamentem Europejskim, pan przewodniczący Tusk, przepraszam bardzo, i Jean-Claude Juncker, szef komisji, wygłaszali swoje ostatnie mowy przed Parlamentem Europejskim, bo rzeczywiście zgodnie z tym planem, no już od 1 listopada
zarówno komisja od 1 grudnia, przewodniczący rady nie powinni funkcjonować. Przewodniczący rady zapewne od 1 grudnia odejdzie, natomiast z komisją nie jest do końca jasne, jak to się potoczy, bo mieliśmy głosować właśnie w tym tygodniu cały skład komisji. No jak wiadomo, nie ma trzech komisarzy, francuskiego, rumuńskiego i węgierskiego, więc ten proces przedłuży się przynajmniej o miesiąc, więc być może z panem Junckerem jeszcze w listopadzie się spotkamy. No ale rzeczywiście żegnali się, fotografowali się, więc wczoraj mieliśmy do czynienia z bardzo miłą atmosferą, choć padło wiele gorzkich słów w odniesieniu i do Donalda Tuska, i do Junckera, bo oddają Unię Europejską w gorszym stanie, w zdecydowanie gorszym stanie, niż wtedy, kiedy zaczynali pracę na swoich stanowiskach. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam pana i słuchaczy Radia Wnet. Doktor Zbigniew Kuźmiuk, polityk Prawa i Sprawiedliwości, europosłem, był gościem i tak rozpoczęliśmy Poranek Wnet. A skoro było o sprawach rolnych, to przypomnimy państwu teraz pewną piosenkę, którą napisał Ryszard Makowski. To był zespół The Blues Brothers. Mamy dzisiejsze gazety i opowiemy państwu, co w nich jest. Jest godzina 7:28.